Na pewno Legia Wisła, Lech to są marki, które na których mobilizacja jest sama w sobie. To trudne jest do wytłumaczenia, człowiek nawet jak się stara i robi wszystko, by się na mecz z innym przeciwnikiem tak samo zmobilizować, to nie wychodzi. To jest tak samo jak z ładną dziewczyną. Tak? Jak jest ładna dziewczyna, to serce mocniej bije, a mniej ładna, to niekoniecznie. Także nieważne jak człowiek się stara. Liczę, że nikomu motywacji nie zabraknie z Legii. Ale ta dziewczyna z Legii jest ładniejsza od tej Wisły? Myślę, że podobne, kwestia gustu. Legia taki klub, w którym rzeczywiście zaczynało się wszystko i tak cię wypożycza. Chcesz, że tak powiem, komuś tam udowodnić coś w Warszawie, że to jednak o ciekawym piłkę dać potrafi? Na pewno, jakiś tam... Mam swoje ambicje, żeby niektórym chcą pokazać, ale jakoś nie będę się szczególnie napinał w takiej sytuacji. Po prostu jest mecz jak każdy i staram się grać w każdym meczu najlepiej, walczyć, zostawić serce na boisku. Ale że jesteście w stanie w ogóle wygrać z Legią? Jakbyśmy w to nie wierzyli, no to po co mam jechać do Warszawy? Zostańmy w klubie i oglądnijmy sobie mecz. No, tak, no, trochę głupie pytanie w pana stronę, no, nie? Ale trzeba no też wierzyć w swoje umiejętności. No to odpowiadasz sloganem też, także. Nie no, trzeba wierzyć w swoje umiejętności i po prostu wierzyć w to, co mamy jakieś założenia ze strony trenera i po prostu mamy jechać i walczyć, no nie? Od piątku zaczynamy intensywny tydzień. Będziemy mieć 3 mecze. Bardzo ważne, już ten piątek również jest ważny. Później gramy w środę z Lechią i później mecz z Arką. Okazało się, że to są mecze kluczowe w naszej sytuacji, która robi się niewesoła, bo musimy się niestety już oglądać za siebie. Nie tylko patrzyliśmy cały czas przed siebie i dół nas nie interesował, teraz nas interesuje, mamy świadomość. Oczywiście nie uniknęliśmy kłopotów po meczu z Bełchatowem, nie mówię tylko o wyników, ale mówię o tym, że część piłkarzy jest mocno poobijanych. I na dzisiaj Paweł Zdano wiadomo, że dostał kartkę, nie zagra w tym meczu. Paweł Sobolewski ma skurczoną stopę, ale też kartka czwarta i pauza. No i Piotrek Malarczyk tutaj jest, myślę, że wykluczony, jeśli chodzi o mecz najbliższy. Nie zagra w tym meczu. Paweł Sobolewski ma skurczoną stopę, ale też kartka czwarta i pauza. No i Piotrek Malarczyk tutaj jest, myślę, że wykluczony, jeśli chodzi o mecz najbliższy. Ma też mocno skurczoną nogę. To jest ta sytuacja w meczu, gdzie rzekomo Piotrek wchodził nakładką, bo okazało się, że chyba było odwrotnie, bo przeciwnicy dostali rzut wolny. Nasz zawodnik był opatrywany za boiskiem. No i jeszcze okazuje się, że do tego była to dosyć poważna sprawa i skończyło się kontuzją. Ile to będzie trwało, nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć, ale noga jest mocno stłuczona i jakieś więzadło jest w tym ciągu.